Cześć, szukasz nowego materaca? Pewnie czujesz się zagubiony. Jest tyle rodzajów pianek, sprężyn, stopni twardości, do tego każdy mówi co innego. Dziś rozwiejemy kilka mitów, co pomoże podjąć właściwą decyzję. Mit numer 1. Na bolący kręgosłup tylko twardy materac. To nie do końca prawda. Zbyt twardy materac może powodować napięcie mięśni i jeszcze bardziej pogłębiać ból pleców. Materac powinien być dostosowany do wagi, wzrostu oraz szczególnych potrzeb, tak aby zapewniał odpowiednie podparcie ciała. Nie wiesz, czy wybrać materac twardy, miękki czy średniej twardości? Zadzwoń na infolinię FDM, gdzie wykwalifikowani doradcy pomogą Ci w tym wyborze. Mit numer 2. Sprężyny zawsze wbijają się w plecy. To mit sprzed lat. Nowoczesne materace sprężynowe wyposażone są w sprężyny umieszczone w kieszeniach, które działają punktowo, zapewniając 7 stref podparcia i pracują indywidualnie. Co nam to daje? Indywidualna praca sprężyn sprawia, że każda część ciała ma odpowiednie podparcie w zależności od siły nacisku. Mit numer 3. Rama łóżka i stelaż są zbędne. Wręcz przeciwnie. Stelaż i rama pozwalają materacowi na pełne wykorzystanie swoich właściwości, zapewniając wentylację, wygodę i higienę. Dzięki stelażowi materac może oddychać, co pomaga w utrzymaniu odpowiedniej wilgotności i zapobiega rozwojowi pleśni i roztoczy, co ma znaczący wpływ na zdrowy sen. Dlatego pamiętaj, nigdy nie kładź materaca bezpośrednio na podłogę. Mit numer 4. Pianka wisko się nagrzewa. To także mit. Pianka wisko ma temperaturę zbliżoną do naszego ciała. Pianka ta pod wpływem ciepła i nacisku dostosowuje się do sylwetki, co zapewnia niezwykły komfort, zwłaszcza dla osób z bólami pleców. Mit numer 5. Pokrowiec jest zbędny. Przeciwnie, jest on niezbędny, aby chronić materac przed zanieczyszczeniami i wydłużyć jego żywotność. Dobrej jakości pokrowiec chroni materac przed potem, kurzem i alergenami. Dlatego przy kupnie materaca pamiętaj o dobrej jakości pokrowcu, który można łatwo zdjąć i wyprać. Mam nadzieję, że te informacje pomogą Ci w doborze idealnego materaca. Daj znać, czy znasz jeszcze jakieś inne mity dotyczące materacy lub snu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.